No hej, znowu. Wiem, że uwielbiacie filmy o pompach. Mają bardzo dużą oglądalność. To wam nagram jeszcze jedno przedłużenie pompy głębinowej, malutkiej, jednofazowej, 0,75 kW. Zapraszam. Słuchajcie, w cynie jest topnik. Nie trzeba nic tam dorzucać, wystarczy dobrze to zrobić. Pamiętaj, najpierw rozgrzej porządnie przewód i dopiero wtedy dodawaj cyny. Na początku delikatnie sobie cyknij cyną, aby połączyć grot z przewodem i już.
Ot, słuchajcie, cała filozofia, przedłużony przewodzik. O kurde, muszę tak nie robić. Przedłużony przewodzik, przede wszystkim taśma kauczukowa, to jest podstawa uszczelnienia przed wilgocią. Koszulki termopłuczliwe z klejem, super sprawa, ale taśma kauczukowa to jest na maksa ważne, tak? Ona jest elastyczna, plastyczna, przewód pracuje, minie kupę lat. Klej może się rozwarstwić, odkleić od gumy i może tam przejść wilgoć. Taśma kauczukowa naprawdę dociska się, działa jak uszczelka. To jest zlana jedna warstwa gumy i to jest podstawą uszczelnienia. Pamiętajcie o tym. Zewnętrzna koszulka, ta gruba z klejem, bardzo odporna mechanicznie. I tyle. No, zgrzać to dobrze. Łączenie lutowane. Przesuwać luty, prawda? Żeby taka nie była bambuła, taki gałgan wielki się gruby nie zrobił, tylko żeby to było w miarę ładne, równe. No i tyle, nie? Pozdrawiam. Hej.